I jeszcze w tym sezonie drugi film na życzenie. A życzenie brzmiało tak: mam 10 lat i przydałaby się piątka z plastyki. Więc propozycja jest, a czy na piątkę, to już pani oceni. Jajko styropianowe duże 15,5 cm, rozkładane na pół. W ten sposób ozdabia się dużo łatwiej. Nierówności ścieramy i wypada chociaż jeden raz przemalować białą farbą akrylową. Po wysuszeniu proponuję zastosowanie papieru ryżowego. Serwetkę przykleja się trudniej, o wiele trudniej. A wzór z papieru ryżowego wystarczy wydrzeć, a następnie trochę go ponaddzierać. Nadzieranie brzegów nie jest konieczne, ale w ten sposób dużo łatwiej będzie go nakleić. Zobaczcie, w ten sposób dbając o to, aby nie uszkodzić głównego rysunku. Używam specjalnego kleju do dekupaż. Obrazek przyklejamy po prostu smarując go od góry. Papier ryżowy jest bardzo wytrzymały. Jeżeli coś przyklei się nie najlepiej, zawsze można papier oderwać i przykleić ponownie. Struktura papieru ryżowego składa się z włókien, więc nawet jeżeli coś nie wyjdzie najlepiej, to i tak tego nie widać. Właśnie dzięki tym włókienkom. Gdy klej wyschnie, obrazek należy polakierować. Ja użyłam lakieru matowego, akrylowego. Za chwilę jajko pochlapię. Można to zrobić tylko czarną farbą. Ale ja domieszałam trochę beżu. Myślę, że tak wygląda ładniej. Do chlapania można użyć szczoteczki do zębów, bądź ewentualnie twardego pędzla, na przykład ze Szczeciny. A główny obrazek pochlapcie tylko odrobinę. Za chwilę jajko skleję i udekoruję koronką. Przymierzyłam i wydaje mi się, że ładniej będzie wyglądało jajko, gdy pod koronką będzie biało. A żeby film miał jakiś dodatkowy edukacyjny aspekt, pokażę Wam coś jeszcze. Ja też kiedyś kupowałam tylko tanie farby. A niedroga farba to często oznacza mało pigmentu. I czasem to nie przeszkadza. Ale zobaczcie, co będzie, gdy kupimy porządną pigmentową farbę. Stamperia jest ponad dwukrotnie droższa od przed chwilą prezentowanej farby GraArtu. Kryję za pierwszym razem, komentarz chyba jest zbędny. Jajko sklejam i za chwilę ozdobię koronkami. Pytanie zasadnicze, skąd wziąć koronki? Koronki najlepiej wziąć z babcinej szuflady. Oczywiście można kupić, ale to naprawdę żadne wyzwanie, więc poszukajcie w szufladach bądź potnijcie stare bawełniane serwetki. Moja szeroka koronka nie za bardzo chciała się dostosować do kształtu jajka. Ale nic na siłę, wystarczy wziąć większy młotek. Czyli jeżeli nie chce po dobroci, podklejamy ją i już wszystko leży jak trzeba. Czyli albo klejem zwykłym, nawet takim do papieru, albo kleicie klejem na gorąco. Na koniec, jako wisienkę na torciku, zrobiłam cień wokół koronki. Zanim przejdę do cieniowania, porządnie polakierowałam koronkę. Po co ten lakier? Żeby koronka nie wpijała farby. A teraz wystarczy pędzelek skośny, troszkę farbki i jedziemy po brzegach. A na koniec jakieś drobiazgi biżuteryjne. Takie cuda mamy w naszym sklepiku, ale chyba warto pogrzebać po szufladach, bo czasami można tam znaleźć naprawdę ciekawe rzeczy. Wszystko sklejam na gorąco i dadam, gotowe. Mało pracy, a myślę, że efekt przyjemny. Trudno mi powiedzieć, czy na piątkę, ale mam nadzieję, że pani z plastyki się spodoba. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam na inspirello.pl.